Sad Burger, jaka fajna restauracja. Pewnie będą serwować dobre jedzonko. Chodźmy to sprawdzić. Siadamy, który stolik? Może siądźmy do stolika numer... A, ten tutaj jest git. Ha, zaczynamy w takim razie. Sami sobie tutaj zjemy. Dzień pierwszy. Słuchajcie, ja miałem zjeść w restauracji, a się okazuje, że mnie zatrudnili. Ja nie chciałem tutaj pracować. No ale dobra. Przyjmij zamówienie klienta. Halo? Take order, dobra. Przyjmuję zamówienie. O, jedzenie numer 2. Git, git, git. Ogarniemy jedzenie numer 2. Proszę bardzo, trzymaj się, miłego wieczoru. W sumie to ja miałem być obsłużony, a wzięli mnie jako pracownika. No ale co tam? Co to jest? Z najnowszych informacji, jakiś zabójca jest na zewnątrz. Uciekł z więzienia. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale git, my jesteśmy przecież w naszej restauracji. Tutaj nic się nie powinno wydarzyć. Nasza restauracja jest kawałek drogi od komisariatu policji, więc raczej git, nie? Nic nam nie grozi. Zostaniemy tutaj jeszcze troszeczkę. Przecież co się może złego wydarzyć w grze w Roblox? Przyjmij kolejne zamówienie. O, dobra, luzik. Jedzenie numer 1, proszę bardzo. Miłego wieczoru, proszę pana. Do widzenia. A, całkiem przyjaźnie, nawet się tutaj pracuje. Ciekawy jestem, ile zarobię. O, może przyjmę jakiś telefon. Halo? A, co to za telefon? What are those? Take customer order. Dobra, kolejne zamówienie przyjmuje klient. Jedzenie numer 3, spoko. Mamy jedzenie numer 3, wrzucę je nawet do pralki, żebyś tutaj miał lżej, żeby ci się lepiej jadło, proszę, takie czyste. Do widzenia. Miłego wieczoru. I co teraz? Catch the rat in the bar. Ej! Ja miałem wydawać jedzenie, pracować, a nie łapać szczura w łazience. Gdzie jest łazienka? Tutaj? Halo, dzień dobry. O! Kto to był? Dobra. To było podejrzane, widzowie. To było podejrzane, ale dobra, idziemy dalej. Sprawdźmy, co się wydarzy tutaj. O, szczur! Chodź tu. Mam cię! Mamy szczura! I gdzie ja go mam teraz dać? Gdzie ja go mam? Employees only. Ja się troszeczkę teraz boję tutaj wchodzić. Dzień dobry. Take customer order. Dobra, przyjmijmy zamówienie. Nie mów, że damy mu szczura. Food number 4? Nie mamy number 4 food. Nie. Dobra, dam mu tego szczura. Ej, albo czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj może będzie. Food number 1, number... Nie ma numer 4. Dobra, daję ci szczura. Nie, pojechał. O nie, coś czuję, że to się źle skończy, widzowie, ale co tu się może wydarzyć? Dobra, przyjmij zamówienie kolejne. Dzień dobry. O nie. O nie, ktoś przyjechał po szczura, ja nie mam tego szczura, ja go dałem. Ja go wydałem już. Dzień dobry, nie mam niestety szczura, czekaj, sprawdzę. Sprawdzę, może jeszcze jest jeden gdzieś tutaj. Dzień dobry, jest tutaj jeszcze jakiś szczurek? O nie. Nie ma żadnego innego szczura. A wy słyszeliście ten głos? Słyszeliście ten głos? To był trochę straszny głos. Dobra, nie mam takiego. Dobra, dam mu numer 1. Numer 1. Proszę, miłego wieczoru. On nie będzie. Zabierz śmieci, dobra. On nie będzie zadowolony z tego, że nie dostał martwego szczura. Take trash outside. Dobra, wyrzuć śmieci do śmietnika. No, mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje. Okej, jeżdżą auta, więc w miarę git. Czuję się bezpiecznie, wiesz, cywilizacja. Gdzie jest? Gdzie są śmieci? Nie mów, że na zewnątrz. W sensie po drugiej stronie. O, są śmieci. Dobra, jest śmietnik. Wyrzucamy w takim razie. Wyrzucamy. Wyrzuciliśmy? Wyrzuciliśmy. Uuu, kolejny raz! Ej, dobra, nie spodziewałem się tego. Kolejny raz ta zła postać. No ale spoko, idziemy dalej. Idziemy dalej, raczej jest git. Co tutaj jest napisane? O, pracownik miesiąca, Rico Miller. Co to jest? Idziemy dalej, przyjąć kolejne zamówienia. Tutaj nic się nie wydarzy, dobra. Tak, customer order, dobra, bierzemy kolejne zamówienie. Nie, ja coś... Food number one, spoko, numer jeden jedzonko. Trochę się obawiam. Trochę się obawiam, że coś... Czekaj, czekaj, czekaj. Chcę sprawdzić, co jest za drzwiami. Ale się trochę cykam. Halo? Halo? O! Nie wiem, zawsze przeraża troszeczkę. Halo? Dobra, muszę bardzo uważać na to, co tutaj się dzieje.
Nie, ja się obawiam, że zaraz dostanę jakieś zadanie typu iść do łazienki, a w łazience będzie... Co się dzieje? A, dzień drugi! Git, spoko, przetrwaliśmy jeden dzień. To chyba dobrze, nie? Przyjmijmy nowe zamówienie może, co nie? Chociaż... Take customer order, dobra, kolejne przyjmujemy zamówienie. Numer dwa, jasne, nie ma problemu. Ja zawsze się tutaj rozglądam, czy czasem nikogo nie ma. Trzymaj! Trzymaj się, na razie, ziomek! Ale się wczuwam troszeczkę za bardzo w tą grę. Mob the spills in the bathroom. Nie, mam iść do łazienki! Ja już wiem, co tam będzie. Słuchajcie, już kilka razy była ta zła postać. Ja już wiem, że ona tam będzie, więc się niczym nie przejmuję. Chodzę, ona na pewno tutaj będzie, na 100%. Chodzimy. Nie ma w sumie. Dobra. Co ja mam zrobić teraz? Ja mam to wytrzeć jakoś? Jak to mam wytrzeć? A, trzeba klikać na to. Dobra, klikam, klikam, klikam. Klikam, dużo razy klikam. Super. I akurat jak będę klikał i już się skończy, będzie ostatnie, to pojawi się. Pojawi się ten gość. Dobra, klikam, klikam, klikam. Jest git, jest git, jest git. I on tutaj będzie. Nie ma. Nie, ta gra jest taka... Aaaa, złe. Co to jest? Get mob? A, to już mieliśmy. Nie! Ja myślę, że on tam już będzie. Numer 3, spoko, spoko. Numer 3, spoko. Będziesz miał numer 3. Trzymaj, 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 trzymaj. Ja nie mogę. Ta gra, nie wiem w którym miejscu, w którym momencie ten gościu wyjdzie znowu kolejny raz. No. Can you come outside and help me? Help. Dobra, gościu powiedział, że mam wyjść i mu pomóc. O nie! O nie! On tam stoi! Ale w sumie to chyba nie jest straszne, co nie? Słuchaj, że on tak wyszedł do nas naprzeciwko? Wydaje mi się, że to nie jest straszne. Dzień dobry! Czy mogę panu jakoś w czymś pomóc? Bo troszeczkę nie powiem, że pan mnie straszy. Ja nie mogę, dobra. A! Jaki dziwny dźwięk, idę do niego. Dzień dobry! Nie! Nie! Ej! Dobra. Nie goni mnie już. O co tu chodzi? O co panu chodzi? Czemu pan mnie gonił? A, on się po prostu, słuchajcie, zaklinował! I co tam mu się? Ktoś tu się zaklinował, nie może wyjść. Co tam? Co tam? Czy on ma mnie jakoś złapać? Dajemy mu się złapać? O! Teraz działa, uciekamy! O! Uciekamy! Uciekamy! O! Dobra. Okej, okay. Udało mi się przejść. O! Mamy nowego pomocnika u nas! Hola! Hola, señorita! Co tam? Okej, okay, daliśmy radę, co nie? Uciekliśmy przed nim tym razem, udało nam się. Udało nam się, jest git. Mamy nowego tutaj pracownika, chyba zatrudniła firma. Dzień dobry. Kolejne zamówienie przyjmujemy. No to food number 3. Dobrze, numer 3. A ja obsłużę, spokojnie, ja obsłużę, trzymaj, proszę bardzo. Miłego, dobra. Ej, przyznam, że praca w tej restauracji jest trochę straszna. Nie wiem, nie ma tutaj żadnych kamer, żadnej ochrony. Bo jest killer on the loose. No już było to powiadomienie. Już widziałeś, nie? Mordeczko, to powiadomienie. Nie jest kolorowo. Ja myślę, że ta osoba z tym autem to był właśnie on. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Aha, ale troszeczkę stresujące jest to. Dzień numer 3. No, zobaczymy, co się wydarzy trzeciego dnia. Kill the spiders in the... Dobra, zabij pająki. Sam rażal... Nie! Pająki! No, rozwalamy je, rozwalamy, rozwalamy. Nie ma ich, nie ma ich, nie ma ich. Rozwalone! A, jeszcze tutaj. Jeszcze tu, dobra, git, git. Udało nam się. Zadanie wykonane! Pracownik, który mi pomagał. Dobry pracownik. Dobry pracownik, bardzo dobrze. Sprawdzę, czy ktoś tam czasem nie jest. Dobra, jest git, jest git. Przyjmij zamówienie. O, przyjmij! Ryszard, kolejne zamówienie. Jedzenie numer 2. Proszę bardzo, miłego. Trzymaj się. Kurczak. Kurczaka ktoś zamówił. Smacznego kurczaka. O nie, słyszałem włamanie. Co to ma być? O, jakaś cegła. Dzwoni telefon. Gdzie telefon dzwoni? O, tutaj jest odbierz. Dobra, odbieramy telefon. O co chodzi? Dobra. Dzwonił do mnie chyba pracodawca mój. Mój szef. Give me... Patrz. Martino Gmail. Czy to wcześniej było napisane? Wydaje mi się, że nie.
Co to jest? Co to jest za dźwięk? He's coming in. Przychodzi za 23 sekundy, ale czekaj, czekaj, czekaj. Muszę to najpierw zrobić. 1, 2, 3, 4. Take gun! Wziąłem broń, udało mi się, wziąłem broń. 10 sekund, 10 sekund, 10 sekund, on idzie. Dobra, trzymaj się tu, trzymaj się tu. Bronimy się, pracownicy miesiąca się bronią. Okej. Co się będzie działo? Jesteśmy ready, jesteśmy ready, jesteś gotowy? Zamknął, dobra. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobrze, że wziąłem tą broń. Bo to pracodawca dzwonił i powiedział, że jeżeli faktycznie ktoś się włamał, to tam jest safe. Ktoś puka, nie odbieramy, nie odbieramy. Zostajemy tutaj. Nie. 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 O! Strzelaj! Strzelaj! No co jest? DH4, dobra, dobra, git, chyba przeżyliśmy. Sad Burger, co to się stało? Słuchajcie, kilku pracowników zaginęło. Tutaj jest mowa o nas. Zaginęło na nocnej zmianie. Czyli to my! Ale przecież ja miałem broń! Powinno się udać z bronią, nie? Nie mów. Nie mów, że nie daliśmy radę. Przecież ja bym zdążył go postrzelić, jak wchodził do tej zamrażalki, nie? I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.